bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Podziękować za ich trud, za zaangażowanie, za działalność, za okazywane serce, pomoc drugiemu człowiekowi. Także bardzo gorąco witam wszystkich zebranych. A witają Państwa pani Katarzyna Wocian, koordynator Powiatowego Centrum Wolontariatu. Oraz mój młody przyjaciel, także wolontariusz o artystycznej duszy, Patryk Budkowski. Dzisiejsza gala została zorganizowana, tak jak powiedziałam, na cześć wolontariuszy. To im chcemy złożyć hołd, to na ich ręce chcemy złożyć podziękowanie, życzenia, no żeby dalej tą działalność prowadzili, żeby chciało im się chcieć. Ponieważ Patryk jest przedstawicielem wolontariuszy, między innymi, to chciałabym, Patryk, zadać Ci pytanie. Powiedz, kim dla Ciebie jest wolontariusz? Moim zdaniem wolontariusz to przede wszystkim przyjaciel człowieka, człowieka młodego i człowieka starszego. Poświęca tak właściwie troszeczkę siebie, żeby pomóc w codziennym życiu, pomóc w jak najmniejszych przypadkach, żeby wspierać i pomagać. Poświęca swój czas, poświęca swoje talenty, żeby umilić życie innym. I to właśnie jest wolontariusz. Dziękuję bardzo. W międzyczasie, jak Państwo wchodziliście, widzieliście na sztalugach plakaty. Odbywa się po raz pierwszy, odbywają się takie targi wolontariatu, gdzie stowarzyszenia, fundacje, czyli ci, którzy zajmują się wolontariatem, prezentują swoją działalność. Także również bardzo gorąco prosimy zapoznać się z ich propozycjami. Gala wolontariatu, która odbywa się po raz czwarty, przede wszystkim ma na celu nagrodzić wolontariuszy i instytucje czy osoby, które wspierają wolontariat. Za chwilę wręczymy statuetkę, tak jak powiedziałam wcześniej, wolontariusz roku 2013. Następnie wręczymy statuetkę Pomagam Pomagać 2013 oraz nagrodę specjalną. Ale wcześniej chciałabym przedstawić osoby nagrodzone. Także bardzo serdecznie proszę na scenę pana Włodzimierza Dybka. Włodzimierz Dybka świadczy pomoc wolontarystyczną w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim. Z wielkim... Z wielkim zaangażowaniem, poświęcając swój czas, umiejętności, uczy dzieci języka angielskiego. Pomaga podczas odrabiania lekcji, zapoznaje z nowym słownictwem, rozszerza wiedzę pozalekcyjną. W sposób interesujący i odpowiedzialny służy pomocą, przejawiając przy tym własną inicjatywę. Dzieci są zadowolone z zajęć, chętnie w nich uczestniczą, poprawiają wyniki w nauce w szkole. Drugi tor działalności wolontarystycznej pana Włodzimierza to prowadzenie rehabilitacji. Dotychczas u kilku osób, tak? Aktualnie pan wykonuje ogólno usprawniający masaż u osoby dorosłej z niepełnosprawnością. Dzięki tym zabiegom mężczyzna uzyskał sprawność dłoni,
a kilkuletni chłopiec pełną sprawność kończyn dolnych, no i odzyskał radość życia. Bardzo serdecznie panu dziękujemy za tę działalność, za poświęcanie swojego czasu, swoich umiejętności, za to, że pomaga pan tym osobom. Także w pełni pan zasłużył na tą statuetkę. Dobry wieczór państwu. Tak jak w poprzednim roku, chciałbym powiedzieć, chyba mogę to powiedzieć w imieniu wszystkich wolontariuszy, że nasza praca, nasze starania, za naszą pracę, za nasze starania nie oczekujemy żadnego splendoru, żadnych nagród, żadnych wyróżnień. My to naprawdę robimy z potrzeby serca, z potrzeby pomagania innym. Poświęcamy swój czas, zaangażowanie i chyba największą satysfakcją, największym zadowoleniem dla nas jest uśmiech dzieci i uśmiech naszych pacjentów, chorych, których pomagamy. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie, które jest dla mnie olbrzymim zaskoczeniem. Dziękuję bardzo. Statuetką Pomagam Pomagać 2013 zostało wyróżnione Stowarzyszenie Radość Trzeciego Wieku. Poproszę na scenę przedstawiciela, pana prezesa Jerzego Maciejewskiego. Też w kilku słowach chciałabym przedstawić działalność stowarzyszenia. Stowarzyszenie Radość Trzeciego Wieku jest jedną z najprężniej działających organizacji pozarządowych na terenie miasta i powiatu. Głównym celem jest prowadzenie Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla swoich członków, czyli emerytów i rencistów. Praca w organizacji jest dobrowolna i całkowicie oparta na zasadzie wolontariatu. Działalność stowarzyszenia jest bardzo różnorodna, a głównie chodzi o interesujące zagospodarowanie wolnego czasu dla osób nieaktywnych zawodowo. Pozwolę sobie wymienić niektóre z działalności stowarzyszenia. Zajęcia edukacyjne, kształcenie poprzez wykłady o różnorodnej tematyce, zajęcia warsztatowe, nauka fotografii, obsługi komputera, dekupaż, zdrowe żywienie, medycyna niekonwencjonalna, aktywny wypoczynek, m.in. działa klub Nordic Walking. Wypoczynek nad Bałtykiem, państwo wielokrotnie wyjeżdżali nad nasze piękne morze wypoczywać. Poza tym oferują państwo bardzo bogatą ofertę turystyczno-krajoznawczą. Poza tym wyjazd do teatru, muzeów. To wszystko dla członków stowarzyszenia, które liczy 178 osób. Dziękuję. Stowarzyszenie Radość Trzeciego Wieku poprzez tak różnorodne aktywizowanie od kilku lat seniorów w pełni zasłużyło na to właśnie wyróżnienie. Także jeszcze raz gorące brawa. Instytucji, która działa w zakresie wolontariatu na terenie miasta i naszego powiatu. Proszę, zapraszam na scenę panów wicestarostę, pana Krzysztofa Kłochowskiego oraz pana dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pana Janusza Jeździeborskiego oraz poproszę panią Anetę Ciszkowską, koordynatora projektu. Szanowni państwo, ja tylko powiem może dwa takie krótkie słowa. To serce, które w tym momencie wręczymy panu Włodzimierzowi Rybce, jest po prostu za małe, powinno być bardzo, bardzo duże. Dziękuję. Same słowa już nie będę powtarzał dla Stowarzyszenia Radość Trzeciego Wieku. Panie Prezesie, bardzo serdecznie gratuluję. Podziękowanie najwyższemu za to, że dał nam zdrowie i siły, aby
pomagać innym, bo tak jak już powiedział to nasz mój poprzednik, nie ma nic piękniejszego jak uśmiech i zadowolenie na twarzach tych, którym tę pomoc niesiemy. A pomoc dla ludzi w wieku 60+, słuchajcie, jest w tej chwili naprawdę bardzo, bardzo potrzebna. To, że tylu się do nas zapisuje i chcą korzystać z naszej pomocy, świadczy o tym, że jesteśmy tutaj niezbędni i dziękujemy za to, że możemy tę naszą umiejętność wykorzystywać. Dziękuję za wyróżnienie w imieniu całej organizacji Stowarzyszenia Radość Trzeciego Wieku. Drodzy Państwo, tak jak wcześniej wspomniałam, jury po raz pierwszy chce nagrodzić osobę, która od wielu lat sprzyja wolontariatowi. Wspiera wolontariat. Dużo wolontariuszy wokół tej osoby od wielu lat się znajduje. Jest to pani Wanda Wasilowa, która specjalnym wyróżnieniem, specjalną nagrodą zostanie uhonorowana. Także Wandziu, prosimy cię tutaj na scenę. Pani Wanda Wasilonek poza pracą dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą jest osobą od wielu lat zaangażowaną społecznie. Nie szczędzi sił, pomysłów, czasu ani własnych środków, aby podejmowane przez nią przedsięwzięcia dały rezultat i przynosiły radość wielu osobom. Oto tylko kilka przykładów z bogatej działalności pani Wandy. W latach 1994-2002 była głównym organizatorem i prezesem Fundacji Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Dajmy Szansę, która zajmowała się dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami fizycznymi, aby umożliwić im adaptację w społeczeństwie. Między innymi dzięki niej powstał przy Przedszkolu Miejskim nr 4 ośrodek rehabilitacyjno-adaptacyjny dla dzieci niepełnosprawnych. Od 10 lat w Zespole Szkół imienia Marii Skłodowskiej-Curie jest oddanym i profesjonalnym koordynatorem szkolnego Szkoła Wolontariatu Iskierka Nadziei. Wolontariusze współpracują z Zespołem Szkół Specjalnych w Ignacowie oraz Stowarzyszeniem Krok Dalej. Uczestniczyli w powiatowych spotkaniach integracyjnych, akcjach np. Różowa Wstążeczka, Dni Walki z Gruźlicą, AIDS, Podziel się posiłkiem, Kup coś dla nie siebie, organizowanych przez ogólnopolską akcję Bank Żywności. To dzięki inicjatywie i przykładowi pani Wandy, chemik, realizuje ideę wychowania przez wolontariat. To tylko niewielki wycinek z przebogatej i różnorodnej działalności charytatywnej i wolontariackiej pani Wandy Wasilonek. Osobowość pani Wandy sprawia, że otaczający ją ludzie bardzo chętnie włączają się do różnorodnej działalności społecznej na terenie miasta i powiatu. Prosimy o wręczenie nagrody. Dziękuję Państwu, dziękuję bardzo. Jestem wzruszona, no dzisiaj wyjątkowo. Ale chcę Państwu powiedzieć, że rzeczywiście, no tyle wiadomości o mnie tutaj, no nie wiem, Kasia, chyba tak jakoś uzyskałaś. Ja muszę powiedzieć, że jestem przede wszystkim matką dziecka specjalnej troski i nie chcę mówić, że to jest dlatego ja pracuję, ale rzeczywiście moje życie się kiedyś tam zmieniło. No i ten wolontariat, ja się cieszę w ogóle, że jest wolontariat, że jest powiatowe centrum wolontariatu, bo jak ja zaczynałam pracę w wolontariacie, to jeszcze nie było. Nie było centrum i naprawdę tak jakoś w Mińsku Mazowieckim bardzo mało był znany wolontariat. W związku z tym cieszę się tym bardziej, że w tej chwili jest gala wolontariatu, że mówi się o dzieciach specjalnej troski, że są te dzieci wśród nas. I no, ponad 20 lat też żyję z synem, który no, jest w znacznym stopniu pośledzony, ale jak widzicie Państwo, dostaję nagrody, uśmiecham się, żyję, no i przede wszystkim pozdrawiam ludzi, którzy mają takie problemy. I naprawdę mówmy o tym. No, wspomniano tutaj, młody człowiek przeczytał, że wychowujemy przez wolontariat. Ja tak uważam, że najlepszą metodą to jest właśnie wychowanie przez wolontariat. I powiem Państwu, że młodzież jest super. Dziękuję bardzo młodzieży, która jest naprawdę super. Młodzieża, jak pokazujemy, idziemy z młodzieżą, młodzież naprawdę. Brawa ogromne do naszej kochanej młodzieży, bo to oni tak naprawdę pracują.
My też mamy takie serduszko w szkole. Chcę tutaj również powiedzieć, że pani dyrektor nas bardzo wspiera. Zawsze nam pomaga i jesteśmy dumni. Przecież wiadomo, tu państwo mówicie, że my nie pracujemy dla nagród. Także dziękuję bardzo centrum i państwu za właśnie miłe słowa. I jeżeli będę mogła, jeszcze trochę popracuję, bo to się nie da tak wycofać. Wszystkiego najlepszego życia. Witam Państwa serdecznie. Ja w imieniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim chciałabym wspomnieć, że dzisiejszy dzień, dzisiejsze święto i ta gala jest w ramach projektu Wsparcie na Starcie. I w ramach właśnie tego projektu funkcjonuje w ogóle Powiatowe Centrum Wolontariatu. I od 2008 roku, czyli od daty, od której działamy w ramach tego projektu, to centrum istnieje. Mam nadzieję, że mimo tego, że projekt skończy się już za rok, jakaś ta idea, która została zaszczepiona już tyle lat, będzie kontynuowana. Jeszcze nie wiadomo w jakiej postaci, prawda? Natomiast liczymy na to, że to będzie dalej. Ja serdecznie witam oprócz wszystkich, nawet nienagrodzonych wolontariuszy, naszych uczestników projektu Wsparcie na Starcie, którzy są obecni na sali. I chciałabym Państwa też zachęcić do tego, że mimo tego, że do tej pory kształciliście się w charakterze różnych specjalności zawodowych, tak, podnosicie nadal swoje kwalifikacje w zakresie takich osobistych możliwości i kwalifikacji, żebyście też potrafili świadczyć pomoc innym ludziom, bo jak widzicie, dobro gdzieś tam wraca, tak? Więc jeśli wy dostaliście coś fajnego tutaj w ramach też tego projektu, to podzielicie się tym, co już potraficie, swoim czasem, chociażby z tymi, którzy tego potrzebują. I z tego miejsca chciałabym zaprosić też osoby, które są na sali, żeby przekazały też informacje swoim najbliższym, sąsiedztwu, o tym, że nadal prowadzimy rekrutację do projektu Wsparcie na Starcie. W przyszłym roku mamy już ostatnią edycję tego projektu, więc jest ostatnia szansa ku temu, żeby coś z sobą zrobić. A można zrobić wiele, no oczywiście jeśli się chce. To, co my oferujemy, to jest wsparcie poprzez kursy zawodowe, poradnictwo specjalistyczne, od psychologicznego po doradztwo zawodowe, prawnicze. Wszystko to, co Państwo potrzebujecie do tego, żeby funkcjonować w społeczeństwie, żeby otwierać własne działalności gospodarcze, a także tak, żeby dobrze funkcjonować w swoich środowiskach pracy czy w domowych. Dosłownie za chwileczkę poczujecie się Państwo jak w prawdziwym teatrze. Światła zgasną. Będzie nastrojowo. No i wystąpi teatr. Wystąpi Teatr Zawodowego Teatru Osób Niepełnosprawnych, Teatr ON, który zaprezentuje jedną aktówkę Antoniego Czechowa, Oświadczyny. Chyba nie się posiadam do wody. Babka mi ciocio, tak? Dosyć! Dosyć już o tym. Przejdźmy do rzeczy. Czy prędko wybiera się pan na polowanie? Na dziewczynie, szanowna panu Nataju, zamierzam wybrać się po żniwach. No zagrać, tylko pani łaskawa zna. Ulał. Oj, jaka szkoda. A to czemu? Nie wiem. Przypuszczalnie z ich rumorem. Znakomity pies. Zapłaciłem za niego milionowi. 125 rubli. O, wypłacił pan, panie Iwanie. A moim zdaniem to bardzo tak. Znakomity pies. Papa dał za swojego zabija 85 rubli, a przecież zabij jest bez porównania, ale co to jest niego? Zabij lepszy od zakrania? No co też powiedział? Pan się rozumieć. Za pozwolenie panu Nataju. Ale zapomina pani, że pani zabij ma dolną szczelkę groszą. Groszą szczelkę? Nie wysłyszę. Zapewniam panią, że wolą szczękę ma kruszą. A czy pan nie żył? Nie żyłem. Po pierwsze, nasz Zabi jest rasowy, ma długie włosy. To syn zafrębele i liczyły. A u polskiego łaciotego kudra nie można się nawet lasu dopatrzeć. A to co, nie? Jest stary i spędziły. Jak sztapa. Stary? Ja nie mogę się pięciu zabierzeć. Panu, panie Iwanie, się wyjeżdżę, jakiś pies tylko.
pani rozumie, że pani Sawi ma dolu szczękę kruszą. Jak lata. Kruszą. Jak lata. Kruszą. Jak lata! A co pani krzyczy, łaskawa pani? A czemu pan zgory plecie? Przecież to odmawiające. Pan z niego za dwa jak czas będzie zaswylić, a pan wolny go zabije. Niech pani daruje. Nie będę kontynuować się dyskusji. Zauważyłam, że moje kolejne stoczają się myśliwie, które nie znają się na rzeczy. Łaskowa pani, błagam pani, niech pani zamilknie. Nie zamilknę, póki pan nie przyzna, że w zamknie jest to raz lepsze od pańskiego zagrania. To jest gorszy! Nie myślę tego sami. A pański zagraj nie potrzebuje zbywać, bo i tak jest już wstępuje. Pani zamilknie! No ma też serca! Nie zamilknę! Co tam? Powiedz w czerwę zębką na sercu, który pies jest lepszy. Nasz Zabi czy jego Zabi? Ależ oczywiście, że nad Zabi. No ale przecież lepszy, tylko na sercu, no. Oj, pani, pani. Niech się pan umieni. Niech się panu pamięta. Pański pies ma dwa istotne felety. Jest stary i ma nieprawidłowy skryt. Niech pan daruje. Mam pepitacji serca. Ale weź się pod uwagę fakty. Zechce pan sobie przypomnieć, że ma już inny charakter, pański zabił. Został ocony o stertinę. Został dlatego, że Kratowski dojeżdża w uderzu po harabę. I słusznie. Wszystkie przybędą za ręce. A pański zabi zaczął barana tarmusić. Prawda! Chcecie? Nie jestem człowiekiem polskim, nie połóżmy kres tej kursy. Uderzył go dlatego, że wszystkim zasłysz patrzeć na zucerowca. Pan pytał się, nogi drugie nie pokrywacie. Co z pana za myśliwy? Pan powinien w kuchni na cukierku siedzieć i kłuc na lupy, a nie polować na lisy. Polpidacji! Z pana pani nie ma właśnie żaby. A już je myśliwy. On jeździ tylko po to, żeby się popisywać hrabiemu i intrygować. Intrygant z pana! Co? Ja intrygant? Krycze! Trygant! Spara! Szpyna! Stary bryk! Wszyscy wiedzą, że nieboska żona pana biła! Kona! Panie Iwanie, Chryste Panie, rzeczywiście umarł. Wody! Thank you.
Proszę zwłaszcza uwagę obecnych tu panów lekarzy, którzy mogą zaczerpnąć z mego odczytu wiele pożytecznych wiadomości. Ponieważ tytoń, mimo swego szkodliwego działania, bywa zastosowany także w medycynie. Tak na przykład mucha wsadzona do tabakierki zdycha najprawdopodobniej wskutek rozczulenia nerwowego. Kiedy wygłaszam oczy, to zazwyczaj ulegam lewym okiem. Panie i Państwo nie zwracają na to uwagę. To ze zdenerwowania. Jestem bardzo nerwowy na oku. A zacząłem mrugać okiem w roku 1889. 13 września. Tego samego dnia, kiedy żona moja urodziła w pewnym sensie czwartą córkę Barbarę. Wszystkie moje córki rodziły się 13. Zresztą, z uwagi na brak czasu, nie będziemy odbiegali od tematu. Trzeba Państwu wiedzieć, żona moja prowadzi szkołę muzyczną i prywatną pensję. To znaczy nie zupełnie pensję, a coś w tym rodzaju. Mówiąc między nami, żona lubi się poskarżyć na brak tego czy owego. Ale ma tam schowane tak ze 40 albo 50 tysięcy. Ja zaś nie mam ani kopijki przy duszy, ani gronia. No i co tu gadać? Na pensji pełnię obowiązki zarządzającego wydziałem gospodarczym. Zakupuję prowiant. Kontroluję służbę. Zapisuję wydatki. Tępię plusy. Wyprowadzam na spacer pieska żony. Łapię myszy. Jak widzicie Państwo, mam jeszcze dużo do zrobienia. Do widzenia. No to tym razem. Czas na dyleż. My chciałybyśmy Państwu powiedzieć coś na temat europejskiego wolontariatu, czyli ESU. Z angielskiego European Voluntary Service, gdyż nasza fundacja, Fundacja EBU, właśnie postanowiła rozszerzyć swoją działalność o właśnie tą akcję i wysyłać na europejski wolontariat oraz również będziemy przyjmować ten europejski wolontariat u nas w Mińsku. A więc europejski wolontariat, jak wiadomo, jak może nam się kojarzyć, to jest Europa. Ale tak naprawdę jest więcej krajów, które mogą przyjąć u siebie wolontariuszy europejskich. Wszystkie kraje na różowo, czerwono, to tak naprawdę kraje, które mogą przyjąć takich wolontariuszy u siebie. A więc, jak wiadomo, wolontariat sprawia, że stajemy się lepszym człowiekiem, więc czemu nie połączyć tego razem z podróżowaniem? Więc co możemy powiedzieć o wolontariacie europejskim? No jak już mówiłam, można praktycznie na całym świecie odbyć taki wolontariat. Ile trwa taki wolontariat? Wolontariusz wyjeżdża od 2 tygodni do nawet 12 miesięcy. Można sobie to po prostu wybrać. Na różnej długości wolontariatu można pojechać. Kto? No więc może pojechać młodzież w wieku od 18 do 30 roku życia, a na krótkoterminowe wolontariaty może pojechać nawet młodzież od 16 roku życia. No i dlaczego po prostu warto pomagać? I teraz jak i co? Czyli jak wygląda taki wolontariat? Co trzeba zrobić, żeby na taki wolontariat pojechać? A więc wolontariusz musi mieć organizację wysyłającą oraz organizację goszczącą. Organizacja goszcząca jest w kraju, do którego wolontariusz chciałby pojechać. Zaś organizacja wysyłająca to możemy być na przykład my, czyli Fundacja EBU. Też na taki wolontariat teraz możemy wysyłać. No i możecie Państwo spytać,
skąd wziąłeś fundusze na taki wyjazd. A więc program Młodzież w Działaniu, który patronuje tej akcji, zapewnia wolontariuszowi tak naprawdę wszystko, gdyż zapewnia mu jedzenie, miejsce do mieszkania, transport oraz również kieszonkowe. Co robimy na takim wolontariacie? Na takim wolontariacie możemy robić praktycznie wszystko. Możemy pracować z niepełnosprawnymi, możemy organizować jakieś różnego rodzaju wydarzenia, możemy pracować z dziećmi, a również rozwijać swoje pasje, na przykład teatralne, komputerowe, można pracować na łonie przyrody. I teraz chciałabym oddać głos do Justyny, która taki wolontariat odbyła. Dobry wieczór. Ja chciałam bardzo króciutko opowiedzieć o tym, gdyż pewnie spośród Was jest tutaj dużo osób, które chciałyby wziąć na taki wolontariat. Dlatego króciutko opowiem, co ja robiłam i może kogoś to zachęci do wzięcia udziału. Ja pracowałam przez 10 miesięcy w Hiszpanii, gdzie pracowałam głównie z dziećmi oraz młodzieżą. Tutaj to zdjęcie, które się pojawiło, to jest projekt teatralny, który robiliśmy, bo przygotowywaliśmy różne dekoracje. To jest projekt teatralny, na którym robimy różne ćwiczenia teatralne. Takie projekty teatralne organizowaliśmy przez wakacje. Tutaj Państwo mogą zgłosić parę zdjęć. To akurat jest spektakl, który dotyczy praw człowieka i łamania, bo mieliśmy taki przekaz. Poza tym pracowałam w podstawówce, gdzie uczyłam języka angielskiego. Organizowaliśmy również kursy językowe dla osób starszych, które chciałyby się nauczyć. Co poza tym? Organizowaliśmy tak zwane dni europejskie, aby przekazać młodzieży z liceów parę informacji dotyczących Unii Europejskiej i spraw, które są najważniejsze dla Unii Europejskiej. Również wyjeżdżaliśmy za granicę, to akurat jesteśmy w Polsce razem z grupą z Hiszpanii i odkrywamy, jak żyli Prasłowianie. Także taki wolontariat to nie tylko wolontariat w jednym kraju, ale również się podróżuje, macie taką okazję. Także moja praca to głównie praca z dzieciakami i z młodzieżą, tak jak można zobaczyć na zdjęciach. Poza tym... I teraz jeszcze mamy jedną relację od Elizy, która również była na takim wolontariacie, tym razem w Portugalii. Witam, zgadza się. Ja byłam w Portugalii, wyjechałam na 12-miesięczny wolontariat. Zgadza się. Wolontariat europejski to mnóstwo różnych możliwości, również rozwoju. Ja promowałam bardzo kulturę polską. Tutaj są jesienne nasze polskie Andrzejki. Przedstawiałam portugalskim młodym ludziom wróżby nasze Andrzejkowe, lanie wosku. Jest to okazja do odkrywania siebie samego też i rozwoju swojej tożsamości kulturowej. Robiłam pierogi, uszka po to, żeby dać troszeczkę kultury polskiej osobom z tamtego kraju, z Portugalii. A przy okazji poznałam kulturę portugalską. Tutaj akurat moja własnoręcznie wykonana płytka ceramiczna, ponieważ tak zwane azulejo portugalskie to jest taka ich kultura. W podstawowym stopniu języku angielskim, żeby pojechać na taki wolontariat, albo językiem kraju, do którego się jedzie. Jednak wszystkie strony są zazwyczaj w języku angielskim. I właśnie tutaj jest podana jest po prawo na slajdzie strona internetowa ec.europa.eu i tam można znaleźć informacje na temat, można wpisać, w jakim kraju się szuka wolontariatu, jaki zakres działań chciałoby się wykonywać. I na jaki okres, na długoterminowy czy na krótkoterminowy wolontariat chciałoby się pojechać. Jest też druga strona, na tej już są, również można znaleźć projekty dotyczące europejskiego wolontariatu. To jest strona youthnetworks.eu. Żeby wziąć udział w takim wolontariacie europejskim, też jest to świetna okazja, żeby zobaczyć jakieś miejsce na świecie, również zobaczyć jakieś miejsce na świecie, które się kocha, a w tym samym czasie pomóc ludziom. Dziękuję bardzo za uwagę. Ja tylko chciałam powiedzieć jedną rzecz, że podczas początku można odwiedzać wystawę, którą przygotowaliśmy. Dzięki, chciałam bardzo podziękować wszystkim organizacjom, które przygotowały plakat. I tam na wolontariuszy, ktokolwiek miał pytania dotyczące plakatów, to jesteśmy tam, żeby Państwu wszystko wytłumaczyć.
Thank you.
TV.